Ja to powiem wam, że nie czaję tych amerykańców, popierdoleńców. Nie odwiedzam ich, nie byłem nigdy w Stanach, choć znam kogoś, kto był i powiedział mi to i owo. Ale po samej ich kinematografii widać, że z nimi jest coś kurwa nie tak. Czy oni się tam kurwa wszyscy urodzili z kompasem w głowie czy w dupie? Czasem mam też takie myśli, że to ja jestem skończonym debilem, co pewnie w jakiejś mierze jest stwierdzeniem prawdziwym, ale weźcie to, kurwa, obczajcie. Oni wszystko lokalizują na podstawie stron świata. Gdzie jest, kurwa, gabinet lekarski jakiegoś medyka z ostrego dyżuru czy innego superlekarza? No nie ma numeru. Jest we wschodnim, zachodnim albo północnym skrzydle. Ktoś pyta, gdzie przyjmuje dr House w zachodnim skrzydle i wszystko, kurwa, jasne. Policjanci zapierdalają za jakimś gangusem przez getto, gdzie tych budynków bardzo jeden koło drugiego, jak się nie obrócisz to chuj wie gdzie jesteś nie widząc fanego afrozłodzieja, bo spierdala kanałami umiejętnia, ale ze szczekaczki idzie komunikat, że banditem spierdala na północ, rozumiecie kurwa? Na północ! I wszystkim wskazówka z kompasu z dupy ryga idealnie na północ i wszyscy zapierdalają idealnie na północ. No wskazówka zajebista, północ i chuj. Wszystko jasne, idziesz gdzieś na nawalił Ci GPS, to pytając o drogę nie usłyszysz, że masz jechać do jakiegoś pizdziela Lewa i przy znaku z namalowanym chujem masz skręcić na zadupie, tylko ci kurwa powiedzą, że masz jechać 12 mil na południe i potem kierować się na zachód. Tam wszystko określają na wschód od, na zachód od, południe i kurwa północ od. U nas jakbym powiedział koledze, że na przykład jadę do Hamburga, to by powiedział: O ja pierdolę stary, to w wchuj drogi, a autem będziesz się tuł. Tam by mi powiedział: Ojej, jak jedziesz autem, to będzie z półtora dnia drogi na zachód. Oni są wszyscy świetnie zorientowani w położeniu. W milisekundzie znają swoją pozycję jako punkt odniesienia do stron świata. Toż to nie są ludzie żywi. U nas musisz ogarniać, z której strony mech rośnie na kamieniu, gdzie jakiś drzyb na drzewie, gdzieś słońce, jak masz na tarczy zegarka taką a taką godzinę. No możesz pójść na skróty, mieć po prostu kompas, ale tam nie potrzeba. Mówisz stronę świata i w Mik jest kurwa wszystko jasne. To jest kurwa nienormalne. Ja w sklepie chciałem być amerykański, jak kupowałem bułki, babka zapytała, które, to powiedziałem, że po jej wschodniej stronie. Powiedziała, żebym sobie takie żarty w domu robił, wyjebała ze sklepu i poszedłem bez kanapek do roboty. No u nas ludzie nie ogarniają stron świata. A no nie. Siedzisz teraz przed telefonem czy kompem i się gapisz w ekran. Wiesz, w którą stronę świata patrzysz? Chuja wiesz.